sipping me up like brandy. Make you wanna get so handsy. Yes, please, baby, I'm so fancy. Say my name again, make you wanna get so handsy. Yes, please, baby, I'm so fancy. Yeah, I'ma shout at something strong. Walking every eye is on me. Spinning heads like a disco ball, cause I don't have a good sight, they all shine. I just wanna have a good time. Skin is like a New York night. I know you've been high and dry, looking for me all your life, but I'm mine. Kochanie, gotowy jesteś? Tak. O, tak się prezentujemy, chodź tutaj, kochanie. Szefinie do wyznania, to ty i to ja. Będziemy się bawić, planujemy się na dyskotekę, jak nie będziemy za bardzo zmęczeni, na razie jedziemy na animację do drugiego hotelu i zobaczymy co dalej. Kochani, tak jak widzicie, Egipt to jest całkiem inny świat i naprawdę warto wyjść poza hotel. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że będziecie w hotelu przez cały tydzień lub całe dwa tygodnie. Nie, absolutnie nie. Koniecznie musicie wyjść w dzień na miasto. Namawiałabym do tego, żebyście też wyszli późnym wieczorem albo i w nocy, aczkolwiek najlepiej iść z animatorami, tak jak my właśnie wyszliśmy, i jest bezpiecznie. Raczej nic nie powinno się stać. Bo naprawdę, jeśli chodzi o Egipt, to jest w ogóle całkiem inny świat. Zobaczycie coś nowego, zwłaszcza jeżeli będziecie w Egipcie pierwszy raz, no to na pewno Wam się spodoba na mieście. Jeżeli to już jest któryś raz, to powiem, że tak czy siak nadal jestem pod wrażeniem, wychodząc na miasto i widząc no tą inną kulturę tych ludzi, to w jaki sposób żyją, w jaki sposób to wszystko tam funkcjonuje, więc no piękna sprawa. Musicie koniecznie tego doświadczyć. Dobra, kochani, to teraz dalej jedziemy na imprezkę. Jesteśmy, kochani, w Sfinksie. Zajebiście wygląda. Zobaczymy, jak się będzie prezentowało w środku. Idziemy tutaj z ekipą. Wybaczcie mi za to. Tak, kochanie? Misiu jest trzeźwy, w miarę trzeźwy, żeby pilnować. Przyjechało nasze taksi i zawijamy do domku, bo już jest czas najwyższy, żeby lecieć do domku. Gdzie siadamy? Tam, dalej. Tak? Youtuber! A YouTube! Celebrity! I had a Polish schoolmate. She always thought the teacher brought na kura sobiecie. What does it mean? I don't know if I pronounce it good. Brudna kwa sobiecie. Brudna. Oh, yeah. Oh, it's good. What?
Hot, it is hot. Yes. Very, very hot. No przecież tam prawie się wódka zaczęła, bo ja rozmawiałam z jednym dzieckiem. Ja wróciłem, przepraszam, że cię zdradzam, ale ja po prostu zobaczyłam cię, że się zakochałam. Ja nie jestem lesbijką. Przepraszam. Polis, polis. Polis, polis. Ojej. Ale tak się siedziałam. Ja tak siedzę i tak stoję, patrzę. A my z góry patrzyliśmy na was, jak tak życie. No, nie, nie, przepraszam, bo to jest dziewczyna, ale ona jest śliczna. No, 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 nie, dlatego ale, jest moja. Ale my, no, ale my patrzyliśmy... Jesteś taki pewny człowieku. Ale z Oli, a co tam za się z ten? Rozmawiałam z jakimś innym gościem, mówię, ty wyglądasz jak ten na parkiecie. Przecież nie jestem taki brzydki. Ale nie przedstawiam tam tak samo. Ale mówię, masz jedną koszulę, ciemne spodnie, brodę. I mówię, no przecież będę ten. A mówię, nie, ja siedzę cały czas tutaj. I nagle zlecieli się ci z naszej grupy. No. Zaczęli w ogóle jego atakować. Mówię, ale co wy robicie, dajcie żyć. O ludzie, tak, czasem. Kurczę, pogadać po prostu. Tańcować, nie? Na wakacje. Ale pilnowali też. Ja swoim sposobem. You are the boss, you can fix. Dobrze się proszę. You're the boss. But I need to charge do McDonalda, a Maca macie tutaj. I super ekstra fajnie się bawiliśmy, kochani, mam nadzieję, że wam się podobała dyskoteka, ale spokojnie, spokojnie, to jeszcze nie jest koniec vlogu. Po prostu wracamy teraz do domku, się położyć spać, bo jesteśmy mega zmęczeni po tej imprezie, ale było superowo zarąbiście. Tutaj macie jeszcze parę biroli z miasta, jak wracamy do domku i jak to wszystko wygląda o tej trzeciej w nocy. Tak mi się wydaje, że to chyba była trzecia, może czwarta w nocy, więc tutaj macie birole i oglądajmy dalej. Idziemy jeść, nie? Tak. Po imprezie głodomorki są, gdzie nic. Idziemy jeść i spać. Tak, mamy nakupowane z Carrefoura egipskiego. Tak. Idziemy jeść. Trum, trum, trum. Dziubaski. Mamy dzień, nie wiem, który to jest, chyba czwarty, dzień czwarty. Jesteśmy lekko podpaleni, jak kurczaki na rożnie, na ruszcie. Podpaleni w sensie opaleni. Zabawa była przednia wczoraj, widzieliście pewnie klipy, wam pokazywałam przed chwilą. Było superowo, to był hotel Sphinx, przepraszam, hotel, to był klub Sphinx. Na początku do 30 po północy praktycznie nikogo nie było, praktycznie ludzi nie było, a później jak się zrobił tłum, bo tak jest w Egipcie, ten kto nie był, to jeszcze nie wie, że imprezy i nocne życie zaczyna się późno. To normalne jest, więc lepiej przychodzić później i wtedy się można bawić już na fulla. No dobra, teraz lecimy na plażyczkę. Trzymajcie się. Dobra, dziubaski, mamy dzień piąty, muzyczka, wszyscy się bawią. No i teraz Danielek idzie zjechać ze ślizgawki. O, hello! Czy wy też tak wchodzicie po schodach? Bo to chyba nie jest normalne. Dawaj, jedź! Niby taka mała zjeżdżalnia, ale daje, nie? Z której teraz? Z tej kręconej?
jakieś ryby wielkie. A nie, to człowiek. Ja myślałam, że to jakieś te płaszczki. Ale mówię, płaszczki się aż tak nie świecą, a tam coś nurkuje. O ludzie. Nie wiem, czy widać, kochani, ale patrzcie, ile jest małych rybek tu wszędzie. Ojej! Ale zarybione. Tu rybki, tam rybki. Patrzcie. Jak pięknie.